Hej, z tej strony Anna, witam Was w kolejnym vlogu. Znów wybieram się do fryzjera i znów chciałam Wam pokazać, jaka zmiana nastąpi tym razem na mojej głowie. Jak widzicie, włosy już są całkowicie strane, wyblakłe. No i mam odrosty, więc czas na jakieś zmiany. Zabiorę Was dziś ze sobą i pokażę Wam, co zrobimy na włosach z moją fryzjerką. Zapraszam do obejrzenia przemiany kolejnej w moim wykonaniu. Do zobaczenia! To znowu my biegniemy? Przychodzimy, przybiegamy dziś. Biegamy do przedszkola szybko. Jeden już jest odstawiony. Teraz idziemy z drugim trolem. No i później na te włosy. Jak ile energii od rana. Ale to dobrze, co? Dobrze? Pokiwaj. Niedokończony szpital. Idziemy zobaczyć, jak to wygląda w środku. Na zewnątrz, jak widać, piękna dekoracja. Butelki, pudełka, papierki i inne ciekawe rzeczy. Nawet na drzewie. No bo po co do kosza? Nie no, za daleko, wiadomo. O proszę, i plecaki. I graffiti. Nawet jakiś kibic tutaj był. Dobra, ja nie będę dzisiaj zagłębiać się w otchłań tego budynku dalej, ponieważ idę gdzie mówiłam. No więc tak prezentuje się moja zmiana włosów. Myślę, że wyszło całkiem spoko, aczkolwiek jestem teraz bardzo podobna do pandy. No ale w sumie lubię pandy. Pozdro dla wtajemniczonych. Do zobaczenia już właśnie jeszcze. Nie nagrywałam powrotu od fryzjera, ponieważ było tak mi zimno. Wiał wiatr. Szłam opatulona w kapturze, więc dałam sobie na spokój, dlatego mówię teraz do Was już wieczorem na spokojnie. Także no, zmiana myślę, że na plus, aczkolwiek jeszcze się nie przyzwyczaiłam. No i trochę tęsknię za tym różem. Zobaczymy, może się przyzwyczaję. No dobra, dobranoc, bo jest wieczór, więc dobranoc. Nie wiem, kiedy będziecie oglądać ten filmik, no ale codziennie, każdego dnia nadchodzi, pod koniec dnia nadchodzi wieczór, więc pasuje w sumie, żeby Wam życzyć dobranoc, miłych snów. Pa!